Wyprawę Leona wspiera marka Fenix. Wyprawę Leona zabezpiecza firma AdPla, dystrybutor marki Cederot. Cześć, witajcie. Ja jestem Leon i prowadzę dla was stronę wyprawyleona.pl. Jakiś czas temu jeden z wałbrzyskich portali informacyjnych Dziennik Wałbrzych informował, że w okolicy nowobudowanej obwodnicy miasta dochodzi do niecodziennych sytuacji i tymi niecodziennymi sytuacjami jest Nielegalne pozyskiwanie węgla. I tak naprawdę w tym wszystkim nie byłoby niczego nadzwyczajnego, ponieważ Wałbrzych niestety niejako słynie z nielegalnego pozyskiwania węgla w tak zwanych biedaszybach, ale do tych sytuacji zazwyczaj dochodzi w miejscach odosobnionych gdzieś tam w głębi lasu, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, żeby węgiel wydobyć, najpierw trzeba wydrążyć szyb. Zatem jak to możliwe, że w tym miejscu dochodzi do eksploatacji pokładów węgla w ciągu dnia, i to w dodatku przy ruchliwej drodze? Słowem klucz jest tutaj słowo pokład. Jeśli spojrzymy na mapę rejonu, w którym się obecnie znajdujemy, to bardzo łatwo możemy dostrzec, że mamy tutaj do czynienia z rozpoznanymi w wyniku odwiertów, jak i samej eksploatacji, pokładami. Które to mają swoje wychodnie, a więc miejsca, gdzie węgiel dosłownie wychodzi nam na powierzchnię. Gdyż pokłady wałbrzyckie nie są usytuowane pod ziemią poziomo, tylko w wyniku kształtowania się górotworu zostały wypiętrzone. Zatem może się zdarzyć i czasami tak się zdarza, że wbijając szpadel na swojej własnej działce, nie wbijecie go w ziemię i skały, tylko w węgiel. I w omawianym dzisiaj przypadku takim szpadlem była po prostu koparka, która odkryła nam. Wychodnie węgla niejako z boku. Zresztą tutaj za moimi plecami możecie zauważyć, że pokład biegnie nam w tym miejscu. Mamy przewarstwienie skały płonej. Znowu e, cienki pokład, który ma powiedzmy grubość około 30-35 cm znowu warstwa skały płonej, no i pokład węgla o takiej nieco większej miąższości, a więc jak łatwo zauważyć panowie, którzy tutaj wydobywali węgiel mieli o wiele ułatwioną sprawę, ponieważ nie musieli do węgla sięgać drążąc szyb, tylko ten węgiel niejako pojawił mi się po prostu na powierzchni. Jako ciekawostkę można dodać, że węgiel widoczny za moimi plecami był wydobywany także w przeszłości, tyle że na większych głębokościach przez kopalnię Morgen und Abendstern, którą od Sztolnia, Fryderyk Wilhelm, biegnąca na poziomie plus 391, a więc na tym samym poziomie, na którym zlokalizowany jest pokład węgla. A gdyby ktoś się zastanawiał, czy w Wałbrzychu oraz okolicznych miejscowościach jeszcze kopie się węgiel w takich standardowych bieloszybach, to odpowiedzią są te schodki. Schodki, które z leśnej ścieżki prowadzą nas w głąb lasu do miejsca, gdzie węgiel jeszcze się Pozyskuje. Oczywiście proceder ten jest marginalny w porównaniu do chociażby roku, poprzednich, roku poprzedniego, czy jeszcze wcześniejszych lat. Natomiast wiem na pewno o kilku osobach, które węgiel wciąż kopią. Jedną z takich osób jest mój kolega, którego od czasu do czasu odwiedzam w miejscu pracy, żeby zobaczyć, jak mu idzie. No i dzisiaj po prostu pokażę Wam tutaj to miejsce, gdzie jeszcze węgiel jest wydobywany, ponieważ za Dwa, trzy może 5 lat. No myślę, że to nielegalne pozyskiwanie węgla kompletnie zaniknie i choć można to traktować jako coś bardzo szkodliwego i negatywnie kojarzącego się z Wałbrzychem, To jakby z mojej perspektywy osoby zainteresowanej górnictwem jakby ten proceder jest czymś takim wyjątkowym. Chciałoby się wręcz powiedzieć, że czymś co powinno, zostać, żeby pokazać, że po prostu kiedyś ludzie kopali węgiel w takich dziurach, żeby przeszyć no oczywiście obecnie już ten węgiel wydobywa się na znacznie mniejszą skalę i myślę, że odbiorcami są po prostu jakieś osoby starsze natomiast wcześniej węgiel kopano masowo, węgiel kopały całe rodziny, no i bardzo często taki węgiel po prostu trafiał na składy węgla a więc wy, normalni obywatele kupując węgiel, kupowaliście węgiel z polskiej ziemi, ale niekoniecznie ten węgiel był po prostu z konkretnej kopalni, tak? Po prostu składy skupowały takie nielegalnie pozyskiwanie węgiel i mieszały go po prostu z tym takim legalnym. No, tak czy inaczej proceder ten zanika, raczej jest to kwestia jakby jak najbardziej pozytywna, ponieważ patrząc tutaj po okolicy walą nam się drzewa, wszędzie pełno dziur, można bardzo łatwo gdzieś wpaść. Natomiast z racji tego, że jeszcze tutaj mamy do czynienia z tym pozyskiwaniem węgla, Pokażę Wam tak pokrótce, jak to miejsce tutaj wygląda. No a oczywiście, jeżeli chcielibyście zobaczyć taki pełny materiał na temat tego nielegalnego pozyskiwania węgla w bieda szybach, to oczywiście zachęcam Was do obejrzenia mojego filmu zatytułowanego Wałbrzych, miasto wybudowane na węglu. Link oczywiście znajdziecie w opisie pod tym filmem. A schodki są, schodki są naprawdę mega. Ułatwiają po prostu, ułatwiały po prostu wynoszenie worków z węglem. Bo ziemia jest bardzo śliska. Jesteśmy moi drodzy przy tak zwanym standardowym bieda szybie, jak ja to je nazywam, a więc typowy pionowy szyb prowadzący do pokładu węgla. No i podbiję teraz jasność w programie, i myślę, że zobaczycie wówczas, że co jakiś czas mamy tutaj na tej frontowej ścianie wykopu takie przewarstwienia węgla. Jego jest bardzo, bardzo niewiele, a więc myślę, że on nie był jakby tym surowcem, który nadawał się do wydobycia, ale z tego był na pewno korzystano. Na pewno węgiel tutaj wydobywano. Nie wiem kiedy. Może jest to w miarę czynny biedaszyb, a być może opuszczony już jakiś czas temu. Ale z racji tego, że widzę tam na dole drewnianą obudowę, drewniane, drewniane wzmocnienie stropu, to na pewno na pokład węgla tutaj natrafiono i ten węgiel był eksploatowany. Opuściłem na dno detektor wielogazowy, ponieważ od czasu do czasu słyszę od kopaczy, że u nich także pojawia się problem z wentylacją tych wyrobisk górniczych. Eee, a więc chciałem to sprawdzić, jak to wygląda w przypadku takiego dosyć płytkiego bieda szybu. No i mamy 0,08% dwutlenku węgla, taka norma na powierzchni to jest 0,04% tlenu, nato natomiast mamy 20,7%. Natomiast norma na powierzchni to jest 20,9. A więc pomimo faktu, że ten szyb nie jest zbyt głęboki oraz no, nie widać, żeby ktoś tutaj kopał w ciągu przeciągu ostatnich kilku dni, to i tak mamy do czynienia ze spadkiem tlenu oraz pojawił nam się dwutlenek węgla. A więc jak najbardziej wierzę chłopakom, że w przypadku tych większych wykopów, gdzie jeszcze w dodatku na dole pracuje człowiek, wydycha dwutlenek węgla, to faktycznie oni również muszą te swoje wykopy wentylować. To jest mój ulubiony biegaszyp numer 2, natomiast przenosimy się teraz 4 metry w lewo i pokażę Wam mój ulubiony bidaszyb. Spójrzcie, tutaj mamy taki wgryz w zbocze, następnie na głębokości około 4 metrów. Możemy zauważyć, że mamy już do czynienia z pełną obudową górniczą, a więc mamy zabezpieczony strop. Po prawej, stronie, po prawej stronie widzimy także stojaki wzmacniające tą całą konstrukcję. No i z racji tego, że mamy taki dosyć widoczny pochył idący w prawą stronę, no to jak najbardziej jestem skłonny założyć, że tutaj wydobycia, wydobycie węgla szło pełną parą. Gdybyśmy tam stanęli na dole, to myślę, że. Wysokość od ziemi do, tego, do tej drewnianej zabudowy wynosiłaby jakieś 1,5 metra, a więc dosyć sporo. Możliwe, że w tym miejscu panowie natrafili po prostu na dosyć gruby ten pokład węgla, który dostarczył im wielu worków, które następnie zostały komuś sprzedane oczywiście worków z węglem. A więc, tak to, moi drodzy, wygląda w tym miejscu. I podejdziemy może sobie teraz w miejsce, gdzie znajduje się sprzęt używany do wykonywania takich wyrobisk. Słuchajcie, kręcąc się tutaj po lesie, natrafiłem na czynny bieda szybno, i tak się składa, że stoję w złym miejscu, ponieważ pod moimi stopami leci nam tunel, z którego wybierano węgiel, a więc muszę szybko przejść na tę stronę. Być może część osób słyszy jakie echo dudni z tamtego miejsca. Tutaj mamy poziom lasu, tutaj mamy taki schodek sądzący nam około 60 cm w dół. Natomiast w tym miejscu mamy już do czynienia z typowym biedraszybem. To, co wspominałem wcześniej, tutaj również mamy taką krechę z węglem. Natomiast myślę, że ten główny. Główny obiekt pożądania kopaczy jest tam troszeczkę niżej, a więc wejdę jeszcze na ten jeden schodek. Tutaj wówczas nad głową będę miał około metr takiej gliny, niefajnej zresztą, która mam nadzieję, że się poczeka z rozsypaniem się. No i spójrzcie, węgiel, moi drodzy, tutaj mamy już węgiel, który w takim dosyć y, stromym upadzie kieruje nam się w, tu, y, w dół. No i tego wiedzaszy był tutaj jeszcze kilka dni temu. Nie było. A więc no mega ciekawa i zarazem mega niebezpieczna sprawa. Wychodzę na powierzchnię, ponieważ no, nie są to zbyt komfortowe jak dla mnie warunki. Bezpieczeństwo przede wszystkim. To hasło towarzyszy mi od początku mojej eksploracyjnej kariery, ponieważ bardzo duży nacisk kładziemy na przygotowania do eksploracji oraz dobór odpowiedniego sprzętu. Ale to hasło nie sprawdziło się w moim życiu internetowym, ponieważ na początku stycznia moje konto wraz z kontami setek innych użytkowników portalu Wykop zostało zhakowane, o czym pisał portal Dobre Programy. To sprawiło, że zacząłem przykładać większą uwagę do bezpieczeństwa w sieci i skorzystałem z oferty sponsora dzisiejszego odcinka, a więc firmy NordVPN. Każda fraza wpisana w wyszukiwarkę, bądź też odwiedzona przez Was strona www jest źródłem informacji dla Waszego dostawcy internetu, hackera, rządu, bądź też po prostu reklamodawcy. A jeśli korzystacie z otwartych źródeł Wi-Fi, chociażby takich zlokalizowanych w McDonaldach, to tak naprawdę oddajecie swoje prywatne dane, które mogą zostać sprzedane, bądź też wykorzystane, by Wam zaszkodzić. I tak naprawdę nie musicie być włosami wielkich firm, czy też mieć milionów na koncie, by stać się ofiarą ataku, bowiem przykładowo reklamodawca bardzo chętnie zapłaci za informacje odnośnie tego, czego szukacie w sieci, oraz co ostatnio kupiliście, a chyba nie chcielibyście się dzielić tymi prywatnymi informacjami z całym światem. Co zatem zrobić? Skorzystać z oferty NordVPN, która sprawi, że Wasza działalność w internecie zostanie zaszyfrowana, a możliwość identyfikacji ograniczona do minimum poprzez stworzenie tak zwanego tunelu. Ale to nie wszystko. NordVPN nie tylko szyfruje Waszą aktywność w sieci, to ponadto przesyła ją przez własne zewnętrzne serwery rozlokowane w 60 krajach, dzięki czemu jednym kliknięciem możecie pojawić się na przykład w Brazylii, co sprawia, że Wasz faktyczny adres IP jest ukrywany, a lokalizacja zmieniana. Nie da się zatem sprawdzić, czego szukacie w sieci oraz co dokładnie w niej robicie, ponieważ frazy wpisywane w wyszukiwarkę trafiają tam na przykład z Brazylii, a nie z komputera Jana Kowalskiego mieszkającego w obrzeżu w bloku takim i takim. Tak moi drodzy, wasz dostawca internetu dokładnie wie, co robicie, gdzie mieszkacie i te informacje może przekazać policji bądź też je sprzedać, oczywiście bez waszej wiedzy. Bezpieczeństwo to nie wszystko. I nie, to nie jest nowe hasło wypraw Leona, tylko dodatkowa informacja dla osób, które chciałyby zacząć korzystać z NordVPN, ponieważ musicie pamiętać, że z racji tego, iż Nord umożliwia Wam dowolną zmianę wirtualnej lokalizacji, przekłada się to także na możliwość przykładowo oglądania w serwisach streamingowych filmów, a także seriali, które nie są jeszcze dostępne w naszym kraju, bądź też pobierania i grania w gry ze Steama, które być może nigdy nie będą miały premiery w Polsce. A skoro mówimy już o graniu w gry oraz oglądanie o oglądaniu seriali, to NordVPN może pochwalić się najszybszą prędkością swoich serwerów, dzięki czemu o jakieś bugi oraz lagi martwić się nie musicie. Przy czym tak naprawdę możliwości, które daje Nord jest znacznie więcej. Mówi się ogólnie, że naj... taką droższą walutą w dzisiejszych czasach jest... są nasze dane, a więc korzystanie z Norda nie jest jakąś nadwrażliwością, tylko tak naprawdę standardem, który powinien wejść do naszych domów już dawno. Ja z Norda korzystam, tak naprawdę jestem świeżym użytkownikiem, korzystam na laptop korzystam na komputerze stacjonarnym. Ponadto posiadam aplikację, a więc Nord jest dostępny na Windowsa, na iOSa, na Androida i tak dalej. A ponadto z racji tego, że mam umowę z Nordem, to daję Wam to możliwość skorzystania ze specjalnej zniżki. Wystarczy wpisać hasło wyprawy Leona, bądź też kliknąć w link rejestracyjny, który znajduje się w opisie pod tym filmem, dzięki czemu otrzymacie w planie dwuletnim zniżkę na poziomie 61%, miesiąc korzystania gratis oraz co najważniejsze Miesiąc darmowego testowania, a więc zachęcam Was do skorzystania z tej wyjątkowej oferty. Jeśli Wam się nie spodoba, jeśli Wam ta oferta nie przypadnie do gustu, to po prostu możecie z niej darmowo zrezygnować. Przy czym to, co wspominałem wcześniej, korzystanie z usług VPN, a te od NORDA są najwyższej jakości, to tak naprawdę w dzisiejszych czasach powinien być standard, ponieważ wówczas dbamy o nasze bezpieczeństwo. A skoro mówimy już o bezpieczeństwie, to idziemy je trochę nagiąć, ponieważ znalazłem jeszcze jeden. Kolejny dzień nagrań i kolejne ciekawe znalezisko, ponieważ jak być może tam w głębi tego wykopu możecie dojrzeć. On idzie nam pod pewnym kątem, mniej więcej pod to drzewo, a więc postaram się tutaj kawałeczek zejść. Mając do dyspozycji oczywiście w tym przypadku Kask oraz dobrą latarkę. I za chwilę pokażę Wam jak to wygląda tutaj z bliska. Tutaj po mojej prawej stronie mogę dojrzeć, że odspaja nam się prawa strona, powiedziałbym, że prawy ocios. Natomiast z uwagi na to, że tutaj cały czas leje nam się do tego wykopu woda, to ta glina, która mnie otacza jest bardzo mokra. Tym samym istnieje większe prawdopodobieństwo, że ten bieda szyb niebawem ulegnie samo zaciśnięciu. No ale przejdźmy do tego, co nas oczywiście najbardziej interesuje. A więc do węgla. Węgiel oczywiście tutaj jest. Mamy tutaj do czynienia z taką swego rodzaju komorą wydobywczą. Po lewej stronie na froncie oraz po prawej stronie węgiel cały czas występuje. A więc jestem skłonny założyć, że węgiel tutaj będzie wydobywany. Nie wiem, czy wykop, wykop ten, ten wydaszy cały czas jest użytkowany, czy też ktoś przeniósł się gdzieś indziej, ale jestem skłonny założyć, że ktoś tutaj wróci, ponieważ zazwyczaj węgiel wybiera się do końca. No, a węgiel tutaj cały czas jest. Zresztą pokażę Wam, jak to teraz wygląda z bliska. Okej, okay, trochę się muszę tutaj wcisnąć. No i spójrzcie. Po prawej stronie, węgiel. Na froncie, węgiel. Po lewej stronie, również węgiel. A więc, tak jak wspominałem, mamy tutaj do czynienia z taką komorą idącą nam 3-4 metry, że tak powiem, w głąb. No i wiele wskazuje na to, że mm, no. Jednak w niektórych miejscach tutaj Wałbrzycha węgiel jest wydobywany, co sprawia, że jeszcze tutaj się podkręcę, bo być może uda się natrafić na coś ciekawszego. Oczywiście występowanie bieda szybów nie jest ograniczone tylko do miasta Wałbrzych oraz tych miejscowości okolicznych, ponieważ tak naprawdę pokłady węgla ciągną się od Wałbrzycha aż do Czech, a więc wszędzie tam, gdzie jest możliwość kopania bieda szybów, tam są one nadal kopane, czego świetnym przykładem jest to zamaskowane miejsce. Spójrzcie, tutaj lewą stronę mamy zabezpieczoną obudową taką drewnianą. Góra, jak wcześniej wspominałem, zamaskowana. Ja z kolei siedzę na takim, o, powiedzmy, że schodku. Tutaj również e, rozpórka zabezpieczająca przed zaciśnięciem tego wykopu. Natomiast tam na dole, może odpalę Fenixa tego mojego nakasku. Spójrzcie, jest zejście, jest zejście w dół, a więc ostrożnie udam się tutaj na dół, żeby zobaczyć, jakie to jest głębokie. no. No, i oczywiście tutaj również eksploatacja się odbywa. Ten fragment tutaj na dole idzie nam jakieś 3 metry w głąb i jest także zabezpieczony drewnem. Zresztą już Wam to pokazuję. No i spójrzcie. Tak to tutaj wygląda. Mamy po lewej stronie węgiel, strop oraz ociosy zabezpieczone drewnem, po prawej również węgiel. No i tak naprawdę to jest to, co ja cały czas powtarzam. Im panowie głębiej schodzą, tym zachodzi konieczność stosowania drewna jako obudowy. Dobra, wychodzimy na powierzchnię. Jak sami mogliście zauważyć, w Wałbrzychu nadal wydobywa się węgiel. Co prawda są to już pojedyncze przypadki, ale jednak, no bo jakby nie patrzeć, wałbrzych jest taką kolebką bieda szybnictwa, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. W momencie, kiedy zamknięto wałbrzyskie kopalnie, to właśnie w tym mieście zaczęto całymi rodzinami nielegalnie wydobywać węgiel, tak, żeby po prostu utrzymać standard życia. No i to w tym mieście ten węgiel nadal jest wydobywany, ponieważ nadal w wielu miejscach tego miasta. Mamy do czynienia z wychodniami, a więc z miejscami, gdzie ten węgiel bardzo szybko pojawia nam się na powierzchni. W tym miejscu mogliście zauważyć, że na głębokości około 1,5, być może 2 metrów pojawi nam się już gruby pokład węgla, który nadawał się do eksploatacji. na no niekiedy można natrafić na miejsce, gdzie węgiel po prostu jest pod, zaraz pod trawą, po wyrwaniu darni pojawia nam się już węgiel. To było moje drugie wejście do bieda szybu. Pierwsze wejście to było, miało miejsce podczas realizacji odcinka o bieda szybie szczelinowym no i za każdym razem kiedy wchodzę do takiego miejsca, to pojawia się jakiś niepokój, ponieważ ta glina, ten taki glinasty materiał no, nie jest zbyt stabilny. On wygląda stabilnie, wygląda konkretnie, nic się tam nie obsypuje, ale glina ma to do siebie, że ona odpada dużymi fragmentami. No I wówczas, kiedy taki duży fragment nas przygniecie, to jest problem, żeby z tej glinastej pułapki się wydostać, a więc Przestrzegam Was przed wchodzeniem do bieda szybów, ponieważ nie każdy jest tak dobrze wykonany. Tutaj widać, że robił to profesjonalista, a nie jakiś amator. No i myślę, że jak zejdzie się głębiej z wydobyciem węgla, chyba że ten węgiel nam po pewnym momencie zniknie, no to tak czy inaczej, tam pojawi się za jakiś czas obudowa drewniana obudowa górnicza. Wspominałem Wam o tym, że pokażę Wam narzędzia, których używa się do kopania, a więc tutaj po mojej lewej stronie możecie zobaczyć taki oto kilofek górniczy. I jako ciekawostkę dodam, że sam mam taki w domu, ale nikomu go nie ukradłem. Sam też nie kopię węgla. Myślę, że są to po prostu kilowki, używane, kilowki, które były dawniej używane w kopalniach i pewnie z kopalni przetargał go mój dziadek. A więc tak to moi drodzy, w tym miejscu wygląda. No i jeszcze raz to powiem: moje podejście do kwestii bieda szybnictwa jest dosyć neutralne, ponieważ zdaję sobie sprawę, że wydobycie węgla szkodzi środowisku. Tutaj wszędzie jest pełno dziur drzewa się walą, yy, teren jest bardzo podmokły, ponieważ wszędzie tutaj pojawia się woda i tak dalej. Jest to oczywiście okradanie państwa i tym samym zwykłych obywateli. Ale z drugiej strony jest to niezła ciekawostka, bo jak nie patrzeć, początki wydobycia węgla w ogóle no miały miejsce w duklach, a więc właśnie w takich biedaszybach, dzisiejszych szybach, Kopano pionowy szybik w dół, mający kilka metrów, wydobywano węgiel, przenoszono się obok i takich dziur były setki, jak nie tysiące. No i w przypadku szybnictwa mamy właśnie do czynienia z czymś podobnym, a więc z takim powrotem do tego pierwotnego wydobycia węgla właśnie w takich no, dzisiejszych, a dawniej duklach. A więc no, nie powiem, że fajnie jakby to zostało, ponieważ równie dobrze można by powiedzieć, że złodziejstwo też jest jakimś rodzajem fachu i też powinno się to pielęgnować. No Tego oczywiście nie powiem, natomiast jako ciekawostka taki biedaszy myślę, że to jest jakby, jakby nie patrzeć, kawał historii górnictwa węglowego. Oczywiście, jeśli mówimy o wydobyciu węgla w Wałbrzychu, to większości osób na myśl mogą przychodzić nie bieda szyby, tylko stare szyby oraz sztolnie, no chociażby taka jak ta. A więc no część widzów może zadać sobie pytanie, czy nie lepiej byłoby wydobywać węgiel właśnie w takich starych sztolniach, gdzie przez laty pokład był... Yy, no, wydobywany, tak, a więc nie byłoby konieczności drążenia jakichś takich dzikich wyrobisk. No więc, moi drodzy, sprawa nie jest taka prosta, ponieważ większość sztolni, które ja Wam pokazuję, to są tak naprawdę sztolnie transportowe a więc sztolnie, w których niegdyś był węgiel, ale on został wyeksploatowany, a dzisiaj, a raczej po eksploatacji, po zakończeniu eksploatacji chodniki te służyły poruszaniu się ludzi, sprzętu oraz maszyn. A więc byłby problem z wydobywaniem węgla, ponieważ ten dostępny został już wyczerpany. Zresztą podejdziemy tam kawałeczek dalej, to Wam pokażę, jak to wygląda, ponieważ no, w niektórych miejscach rejonu Dolnośląskiego węgiel tak naprawdę można by eksploatować w szczolniach, ale nie byłaby to zbyt łatwa robota. Słyszyjącą się wodę, ponieważ ten obiekt słynie z dużego zawodnienia, ale my pójdziemy w tamtym kierunku. Postaram się tutaj przejść nieco w lewą stronę tego wyrobiska, ponieważ mamy tam bardzo fajną ciekawostkę w postaci widocznego pokładu węgla. Ja wiem, że część osób może poznać ten obiekt, ale wówczas prosiłbym, aby nie podawać jego lokalizacji. Tutaj, może poproszę Patrycę, żeby pokazała, co się dzieje tam. A tam mamy dowierzchnię, chodnik wychodzący nam w kierunku powierzchni. Oczywiście poprowadzony pod kątem wydobycia węgla. Ale my podejdziemy jeszcze kawałeczek w lewo. Oczywiście mam ze sobą detektor wielogazowy, ponieważ z racji tego, że mamy tutaj sztolnię, w której niegdyś wydobywano węgiel, nagromadzenie gazów może być dosyć. Spore. Ok, myślę, że w tym miejscu sobie już staniemy, i nawiążę właśnie do tej możliwej eksploatacji węgla w sztolniach, a nie przy pomocy biela szybów. Po mojej prawej stronie oraz po lewej możecie dojrzeć takie czarne, dosyć grube krechy. To są pokłady węgla. I ten pokład, tak naprawdę, prawdopodobnie był również w tej części tego wyrobiska, ale w momencie, kiedy tworzono ten korytarz. Pokład został no, zabrany na powierzchnię, został potraktowany po prostu jako materiał, który tutaj w przeszłości wydobywano. No i zapewne jakąś koleją trafił on do przeróbki. Ten węgiel średnio teraz nadawałby się do, do palenia, ponieważ w dużej mierze to jest taka, taka, takie błoto, taka mączka. Oczywiście wpływ na to największy ma znajdująca się tutaj cały czas woda. Ale była taka jedna sytuacja w Wałbrzychu, kiedy to bieda Szybnicy węgiel kopali właśnie, w sztolni. Mam tutaj na myśli oczywiście znanemu wszystkim Hermana. My, gdy byliśmy tam w środku tego obiektu, to do wyciągnięcia na powierzchnię czekało już bodajże 10, być może 20 worków wyładowanych węglem, a podczas naszej kolejnej wizyty te worki zniknęły. A więc prawdopodobnie ktoś je wyciągnął na powierzchnię, no i oczywiście węgiel sprzedał. Ale tak naprawdę podczas mojej 10 kariery eksploracyjnej nigdy nie spotkałem bieda szybnika w sztolni. Ponieważ węgiel musi być po pierwsze łatwo dostępny, oraz samo, samo wyciągnięcie węgla na powierzchnię musi być łatwo dostępne. Dlatego też bardzo często kiedy chodzę po pobieda szybach, to te miejsca rozpoznaję po śladach kół. Ponieważ jeżeli w lesie gdzieś widać rozsypany węgiel, widać ślady kół, no to jest to oznaka, że gdzieś powiedzmy 10-20 metrów, od tego miejsca powinien znajdować się biedaszyb. Bieda szybnicy można by powiedzieć, że są leniwi albo po prostu bardzo sprytni i kopią tam, gdzie mogą po prostu podjechać autem. W przypadku, w przypadku Hermana sprawa była również prosta. Węgiel był bardzo łatwo dostępny na tym poziomie schronowym, który był dostępny dla każdego. Każdy mógł tam wejść. Natomiast w większości przypadków sztolnie są zalane. Wszędzie, gdzie występuje węgiel, a więc na tych niższych poziomach sztolnie są zalane, a ich odwodnienie kosztowałoby dziesiątki, setki Setki tysięcy złotych albo nawet i e, miliony, a więc było to, by, byłoby to po prostu nieopłacalne. Takim wyjątkiem był Herman, jest Herman oraz ten obiekt, ale z tego co mi wiadomo, to tutaj bieda szybnicy węgla nie kopali, ponieważ jesteśmy poza Wałbrzychem oraz miejscowościami ościennymi, a więc w tej okolicy po prostu nikt węgla nie kopie. Wspominałem, że ja nigdy na bieda szybnika pod ziemią nie natrafiłem, natomiast zdarza się, że kopacze węgla kopiąc z poziomu powierzchni dokopują się do starych wyrobic górniczych. I słyszałem taką historię od kolegi, że podczas kopania dziury, jak oni to mówią, w pewnym momencie natrafili na taki dosyć sprężysty materiał. Okazało się, że jest to drewniana obudowa górnicza stropu, a więc kolega wkopał się do sztolni od stropu. Rozebrali tę obudowę drewnianą, w zasadzie nam wpadli prawie do środka, no i wówczas trafili do starego, starego po niemieckiego wyrobiska górniczego. Zatem jak widać, węgiel jest, z tym nie ma żadnego problemu. Proszę bardzo, tutaj takie dosyć duże bryłki węgla. Natomiast to, co mówiłem wcześniej, bardzo Was proszę o to, abyście nie podawali lokalizacji tego miejsca. No bo wówczas ktoś tutaj przyjdzie i zacznie ten węgiel nam tutaj wydobywać. Co skończy się tym, że sztolnia ulegnie zawaleniu, ponieważ już na ten moment jej stan jest katastrofalny. A więc tak sprawa tutaj wygląda. Da się w szczolniach wydobywać węgiel, ale nawet dla bieda szybników jest to po prostu nieopłacalne. A ja sobie podejdę kawałeczek dalej i zobaczę jak tutaj wygląda stan tego wyrobiska, ponieważ dawno mnie tutaj nie było. Choć omawiany w dzisiejszym odcinku przypadek wydobywania węgla nieopodal ruchliwej drogi może wydawać się nietypowy, to należy mieć na uwadze fakt, że w latach 2000 węgiel w obrzychu wydobywały całe rodziny, i to nawet na własnych ogródkach działkowych. A już kuriozalną sytuacja jest ta, kiedy to pewien kopacz poprowadził głęboki bieda szyb poprzez rozkucie posadzki pewnego opuszczonego budynku. A więc co by nie patrzeć, węgiel w Obrzychu jest, tylko ten płytko zalegający nie nadaje się do przemysłowego wydobycia, a ten zalegający głębiej generuje olbrzymie koszta, z którymi na chwilę obecną nie potrafimy sobie poradzić. A więc ja ze swojej strony od czasu do czasu będę kopaczy odwiedzał, będę filmował tą ich pracę oraz postaram się e, chociaż z jednym kopaczem porozmawiać. A więc, jeżeli mielibyście jakieś pytania do osób wciąż kopiących węgiel, to śmiało zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem, a ja po prostu wybiorę te najciekawsze. No i tak naprawdę z mojej strony byłoby to wszystko. Pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem macie linki do moich mediów społecznościowych, do stron moich reklamodawców. Zachęcam także do dołączenia do moich patronów, ponieważ to dzięki patronom, dzięki sponsorom tego odcinka mogę kupować niezbędny sprzęt. A jeżeli chodzi o sponsora dzisiejszego odcinka, a więc firmę NordVPN, to pamiętajcie, że wszystkie niezbędne linki macie w opisie pod tym filmem. No i tak naprawdę z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego.